Jeszcze raz zacznę, bo już wiem, że nie było mnie słychać. Szanowni Państwo, witam. Witam przyszłe mamy, witam obecne mamy. Szanowne Panie, dzisiaj bardzo ważny temat, który same gdzieś wytyczyłyście, żeby go przerobić. Dzisiejszy temat to pielęgnacja noworodków i niemowląt. Jeszcze raz zacznę, bo już wiem, że nie było mnie słychać. Szanowni Państwo, przynosząc do domu ze szpitala maleństwo, rodzice nierzadko są zestresowani tym, jak powinna wyglądać obsługa i pielęgnacja takiego małego człowieka. Czynności wykonywane pierwszy raz budzą wiele niepokoju i jest to zrozumiałe. Jednak z każdym dniem i tygodniem opieka nad dzieckiem będzie prostsza. Jak pielęgnować noworodka i niemowlę? Co jest najważniejsze? Pępek, pupa, ciemiączko? O tym i wielu innych sprawach porozmawiam dziś z położną Charlotte. I już nie będę przedłużać, tylko zapraszam naszego właśnie gościa. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę właśnie towarzyszyć tutaj i, no i sprzedawać, powiedzmy tak, swoją wiedzę. Tak, rzeczywiście pielęgnacja noworodka to zaraz po karmieniu piersią najważniejszy aspekt, jaki jest właśnie, jaki ma miejsce we wczesnym rodzicielstwie. Zawsze ten temat jest pożądany, więc mam nadzieję, że dzisiaj usatysfakcjonujemy wszystkich tutaj uczestników naszego spotkania i przekażemy bardzo, bardzo cennych informacji i wiedzy. Karolino, może zacznijmy od początku. Zanim maleństwo się urodzi, mama przygotowuje wyprawkę, więc co powinniśmy kupić, tak, do takiej pielęgnacji dziecka? Okej, jeżeli chodzi o samą kąpiel i samą pielęgnację, wydaje nam się i wydawać się może każdej kobiecie, każdej przyszłej mamie, która spodziewa się dziecka, że potrzebuje bardzo, bardzo dużo produktów. Ale jest to myślenie właśnie błędne, ponieważ tych produktów potrzebujemy bardzo, bardzo mało, dlatego że zakładamy, że dziecko, które nam się rodzi, rodzi się ze zdrową skórą i naszym zadaniem rodziców i opiekunów medycznych jest, żeby zachować jak największy dystans względem skóry i jej pielęgnacji. Na podstawie badań naukowych już w tej chwili opieramy się o taką opiekę pielęgnacyjną, taką bardzo naturalną, fizjologiczną, bez zbędnych ingerencji. Jeśli chodzi o kosmetyki, to tak naprawdę potrzebujemy tylko trzy produkty, a mianowicie płyn do kąpieli lub mydełko, balsam do ciała lub olejek, no i krem ochronny do pupy. Ale krem, mam nadzieję, że tutaj dojdziemy do tego wątku pielęgnacji pupy w późniejszym czasie, żeby właśnie omówić, jaki ten krem ochronny powinien być i czym w zasadzie jest krem ochronny. I to są trzy produkty, których w zasadzie potrzebujemy, jeśli chodzi o kosmetyki, wybierając oczywiście kosmetyki z linii produktów bio, naturalnych, bo już wiemy też na podstawie badań naukowych i obserwacyjnych również, że dzieci nie potrzebują emolientów. Tak jak kiedyś, jeszcze 30 lat temu, mówiono i uczono nas, że każde dziecko potrzebuje emolientów, tak teraz w tej chwili już wiemy, że nie. Że dziecko, zakładamy, rodzi się ze zdrową skórą i nie potrzebuje emolientów. Jeśli chodzi o inne przybory do pielęgnacji dziecka, to musimy zadbać o to, żeby mieć odpowiedni przyrząd, czy aspirator, czy gruszkę, czy inny pomocny przyrząd do pielęgnacji noska. Tutaj też może się zatrzymamy przy tym temacie. Wątków jest bardzo, bardzo dużo do omówienia. Też szczoteczka do główki, czy na przykład patyczki do uszu, prawda? Też są tutaj ściśle określone, jakie to być powinny, żeby były bezpieczne. Waciki do pupy, waciki do pielęgnacji oczu, czy jałowe, czy niejałowe, termometr do kąpieli. No i trzeba oczywiście dobrze i bardzo głęboko zastanowić się, jakie pieluszki chcemy dla dziecka używać. Czy mają to być pampersy jednorazowe, czy być może pieluszki wielorazowe.
No dobra, to jakbyśmy mogły tak chociaż podotykać, bo tych aspektów jest bardzo dużo, jak sama powiedziałaś i wyliczyłaś, jakbyśmy mogły chociaż po troszeczkę podotykać tych tematów, tak? A właśnie, a jeszcze tak, bardzo ważne i to na pewno nasze słuchaczki by chciały wiedzieć, co z tym pępuszkiem? No właśnie, bo to też jest bardzo ważny temat, tak, ten pępuszek. Jak robić, czym przemywać, tak? Co powinno nas niepokoić, a co możemy uznać, że za stan taki naturalny, normalny. Ogólnie kikut pępowinowy wzbudza u rodziców, może będę się bezpośrednio zwracała do dziewczyn, Jasne. bo personalnie. Pępuszek wzbudza u mam, u was zawsze niepokój, strach, natomiast ja myślę, że nie powinnyście się go bać, ponieważ jest to tkanka martwa. Pielęgnacja pępka dziecka nie boli, wygląda brzydko, bo jest taki czarny, zielony, żółty, niebieski, w zależności od procesu gojenia się. Niemniej jednak jest to pozostałość po pępowinie nazywana strupem, czyli jego proces odpadania jest taki sam jak proces odpadania strupka z naszego ciała, więc mogą nas zaskakiwać różne objawy. Może delikatnie podkrwawić, może wysięg jakiś występować, jakaś wydzielinka. Pępuszek pielęgnujemy suchym patyczkiem. Staramy się już w zasadzie od blisko 5 lat, są standardy nowe pielęgnacji pępka, czyli staramy się pielęgnować na sucho, czyli tylko suchym patyczkiem. Można raz dziennie spryskać okteniseptem. Dziecka to nie boli, ani nie szczypie, więc spokojnie. I oczyścić uszy, puły w środku, przy pierścieniu, odchylać należy pępek. Pępuszek trzeba wąchać, bo brzydki zapach jest komunikatem, że coś się dzieje, jakiś stan zapalny. No i wystarczy raz dziennie, chyba że widać ewidentnie, że wydzielina się zbiera, brudzi ubranko, to można częściej suchym patyczkiem naokoło osuszyć. No i tutaj bardzo, bardzo ważna informacja, taka priorytetowa, jeżeli chodzi o kąpiel noworodka. Pępek można zamaczać w kąpieli. Dziecko powinno mieć w kąpieli bardzo dużo wody, całe powinno się kąpać w wodzie i można zamaczać. Pierwsze kąpiele będą trwały krótko, od 5 do 7 minut, więc to nie jest moczenie pępka, ale jego zamoczenie, po czym po kąpieli go tak jakby wyciskamy jałowym gazikiem, doprowadzamy do wyschnięcia, jest wszystko ok. Nic się z pępkiem nie dzieje. Nie ma też, nie zauważa się ani się nie obserwuje wydłużonego procesu odpadania pępuszka ze względu na kąpiele. Jeszcze bardzo ważna jedna informacja, która tutaj sprowadza wszystkie inne dawne nasze nauki do lamusa, że pępek ma czas na odpadnięcie do 6 tygodni. Czyli już nie jak kiedyś mówiono, myślano i edukowano, że 2 tygodnie pępuszek powinien odpaść. W tej chwili mamy na to czas nawet do 6. Czyli dość długi czas, nie trzeba się stresować wcześniej i biec z alarmem. Drogie dziewczyny, jeżeli chcecie zadać naszej położnej Charlotte jakieś pytanie, to oczywiście możecie to zrobić. Tylko pod jednym warunkiem, udostępniony jest film również w grupach zamkniętych, gdzie nie będę widziała waszych pytań. Musicie wejść na profil otwarty płodność.pl i tam pod filmem zostawić swoje pytanie do naszej położnej i wówczas będę je dopiero widziała i wówczas będę mogła przekazać takie pytanie. No dobra, to jeżeli chodzi o pępuszek. A teraz tak, ciemiączko, no tak, co z tym ciemiączkiem? Bo to też jest częsta panika, tak? Jak dbać o te ciemiączko? Jakimi produktami? Czy czesać tą główkę, czy nie czesać tej główeczki? Co zrobić i jak? Ogólnie ciemiączko w zasadzie nie podlega żadnej pielęgnacji. Czyli tutaj w zasadzie nie musimy się martwić tym, czy pielęgnować, czy nie pielęgnować, jak obserwować, sprawdzać. Ciemiączko sprawdza położna na każdej wizycie. Przede wszystkim sprawdza jego rozmiar i napięcie. Ciemiączko powinno być delikatnie napięte, ale przesuwając rękę po główce możemy wyczuć takie delikatne wgłębienie. Ciemiączku właśnie. Nie świadczy to o tym, że dziecko jest odwodnione, tylko po prostu to wgłębienie jest naturalne. Ciemiączko rzeczywiście takie nienapięte, bo jak je tak sobie delikatnie
dotkniemy, no to wyczujemy puls i wyczujemy, że ono jest delikatnie napięte. Całkowicie wiotkie, prawda? I zagłębione świadczy właśnie o odwodnieniu. Natomiast no, muszą być to skrajne, naprawdę takie sytuacje, gdzie do tego dochodzi. Ja jeszcze nigdy w życiu się z czymś takim nie spotkałam. Jedynie z takim delikatnie zapadniętym z uwagi na to, że dziecko miało bardzo wysoki poziom żółtaczki i bardzo mało piło z piersi mamy, ale to była reakcja wówczas już natychmiastowa, od razu i tylko w zasadzie jeden taki symptom. Ciemiączka się nie pielęgnuje. Główkę owszem, jak najbardziej się pielęgnuje. Można ją mięciutką szczoteczką czesać. I to będzie taka wartość dodana dla ciemiączka, bo będzie się pobudzało po prostu krążenie. No i nie trzeba się nim martwić. Położna ocenia wielkość ciemiączka, pediatra również ocenia. Także myślę, że na spokojnie ciemiączko zrasta się dość prędko, bo już zauważamy po 3. miesiącu życia, że jest to drewniejsze. Ważne jest, żeby podawać witaminę D3, żeby wspomagać właśnie tutaj rozwój kostny. Także spokojnie, z ciemiączkiem dziewczyny w ogóle żadnych stresów. No, czasami panikują, bo widzę, że czasami panikują dziewczyny, więc położna już uspokaja. No dobra, paznokcie. Czy obcinać, kiedy obcinać, czym obcinać, tak? Często dzieciątka się drapią bardzo mocno. No to co zrobić w ogóle, żeby się nie drapały na początku, żeby sobie nie robiły krzywdy? No dobrze. Przede wszystkim nie polecam absolutnie na zakładania narączek, nie drapek, ani żadnych skarpetek, O. dlatego że dziecko fizjologicznie się poznaje, wzmacnia, wzbudza, tak jakby wznieca integrację sensoryczną, czucia głębokiego i dotykowego, i tak ma być. Także takie rączki u noworodka tutaj to są całkowicie naturalną sytuacją, szczególnie u dzieci po cięciu cesarskim. Kiedy nie przejdą przez kanał rodny, nie wykonają sobie masażu całego ciała, to te dzieci częściej wykazują właśnie takie dotykanie się i no i jednocześnie drapanie, jeżeli mają długie paznokcie. Nie zaleca się obcinania paznokci do pierwszych 3 tygodni. Dopiero po 3. tygodniu zaleca się obcięcie pazurków, dlatego że płytka paznokcia również się buduje, wykształca i nie zaleca się takiego szybkiego obcinania, ale można spiłować. Czyli można, jak dziecko śpi na przykład, opiłować mu paznokietki, żeby się właśnie nie drapało. Niemniej jednak też te ranki, które zadaje sobie dziecko, to drapanie, one są tak płytkie, że skóra bardzo szybko się regeneruje i śladów ani blizn żadnych też nie ma. Dobra, piłować, ale co? Zwykłym takim pilniczkiem, jakie my kobiety mamy tam w szufladkach? Czy Tak są się jakieś radziło. specjalne? Są takie maleńkie pilniczki dla dzieci. A czym obcinać? Najlepiej obcina się i najwygodniej zaokrąglonymi nożyczkami. Jeżeli chodzi o obcinacze, no powiem szczerze, że u takiego malutkiego noworodka nawet ja mam z tym problem, żeby obcinaczem dziecku paznokcie obciąć. A nożyczki są opływowe i o wiele łatwiej. Czyli Zawsze takie te pierwsze, malutkie. te Te maleńkie malutkie. zaokrąglone, tak. Zawsze pierwsze takie obcięcie paznokci proponuję, żeby zrobiła położna i żeby pokazała jak, a wy możecie sobie później próbować. Będzie dobrze, to nie jest takie trudne, wydaje nam się. Wprawa później No już się widzę. prędzej się u starszego dziecka zrobi zadzior, jak u takiego malutkiego, nie? Bo te paznokietki to są tak naprawdę na raz do obcięcia. I one chyba są bardzo takie wiotkie, nie? Na początku. Tak, takie cieniutkie, tak. No, jest jeszcze taki pomysł, słyszałam i całkiem okej, uważam, jeżeli ktoś nie ma przed tym żadnych hamulców i oporów, żeby te pazurki po prostu odgryźć. To też jakaś technika. Takie I mniej. śmieszne trochę, ale niektóre mamy z tego korzystają. No bo to jest chyba mniej stresujące niż takie nożyczki. Niektóre mamy Tak, wiem, że mają bardzo dużo obawy, tak. że zrobią A tym dziecku bardziej, że krzywdę. dziecko. Wówczas jak się ma paluszek przy ustach, na miękkiej wardze i jest takie odczuwane ciepło z jamy ustnej od mamy, no i też bliskość, wiadomo, zapach mamy, tak? To dziecko tak się nie stresuje, nie napina tak tej łapki, tylko po prostu luźno sobie trzyma, nie? Dokładnie. Dziewczyny, będę zaraz czytała Wasze pytania, bo widzę, że się pojawiają. Na razie jeszcze troszeczkę przerobimy tematu, zanim padną te pytania.
No dobra, wróćmy do kąpieli, bo już było troszeczkę o tej kąpieli, że spokojnie dziecko można zanurzyć razem z tym pępuszkiem. No dobra, ale czy takie dziecko kąpiemy codziennie, czy niecodziennie? Czy wybrać wanienkę, prysznic, wannę, czy w przygotowanej wodzie, bo wiem, że niektóre dziewczyny, Boże, musi być przygotowana woda, tak? I jak higienę zachować u dziewczynki, jak u chłopczyka, jak dbać o tą higienę? Dobra, to teraz będę mówiła długo. Dobra. Więc tak, na samym początku, przez pierwsze 4 tygodnie, zalecam, żeby kąpać dziecko co 2-3 dni. Pierwszą kąpiel rozpoczynamy wtedy, kiedy skóra da nam komunikat, że jest na to gotowa. Na pewno nie ma tej gotowości w szpitalu. I już wiem, że większość szpitali w naszym kraju nie kąpie już dzieci po porodzie, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Ale natomiast no, jeszcze zdarzają się miejsca, gdzie taka kąpiel jest wykonywana. Mama zawsze ma prawo powiedzieć, że chciałaby, żeby dziecko nie kąpać, więc dziękuję za tą A dlaczego procedurę. warto nie kąpać właśnie? Dlaczego? Dlaczego to tak się zmieniło? Bo dziecko rodzi się z wód płodowych i wody płodowe wysychają na skórze dziecka, no i stanowią taką barierę ochronną. Ja to nazywam kożuszek wód płodowych. I ta bariera ochronna jest niezwykle ważna dla dziecka z dwóch powodów. Pierwszy powód, z tych wód płodowych skóra dziecka pozyskuje bardzo, bardzo różnych witamin, lipidów, naprawdę bardzo dużo składników. U mnie na Facebooku jest taki post, można sobie, taki artykuł, można sobie o tym przeczytać. Jak Całkiem się nazywa niedawno. Facebook? Jak się nazywa Facebook? Położna Charlotte. Szukajcie. Tak, więc zapraszam do tego artykułu, bo tam wszystko właśnie omawiam, jakie pozyskuje wartości skóra z tych wód płodowych. Druga sprawa jest taka, że ta warstwa ochronna chroni dziecko właśnie przed takim drastycznym, zbyt prędkim kontaktem ze światem pozałonowym, co powoduje, że ona zaczyna się adaptować, pojawiają się jakieś zmiany na skórze. Oczywiście te zmiany są fizjologią, bo skóra musi się zaadaptować do warunków pozałonowych, no nie ma wyjścia, tak jak wszystkie układy przez pierwsze 12 tygodni, więc takie zmiany będą, jakieś kropki, krostki, plamki czerwone, zaczerwienienia, jakieś być może gdzieś na całym ciele różne punkty i objawy. Natomiast naszym zadaniem rodziców i opiekunów medycznych jest jak najdłużej tą ochronę na skórze u dziecka pozostawić. I w momencie, kiedy skóra zacznie się łuszczyć, tak pruszyć nawet, albo ściągać się takimi płatami z całego brzucha czy klatki piersiowej, co kiedyś było uważane właśnie za mega patologię i koniecznie już od razu trzeba było emolienty stosować na skórę, bo lekarze wypowiadali się, że patologia, skóra zasucha, nie ma nawilżenia, proszę nawilżać, emolienty, emolienty. Tak teraz już wiemy, że to jest absolutna fizjologia. Skóra daje nam komunikat, że jest gotowa właśnie na przyjęcie warunków pozałonowych. I im dłużej tą warstwę ochronną pozostawimy, tym dłużej zabezpieczymy tą skórę właśnie przed takim drastycznym kontaktem. No i w zasadzie kiedy ta pierwsza kąpiel się odbywa? Różnie u dzieci, ale są takie trzy przedziały. Między piątym, to wynika z moich obserwacji, więc ja tutaj mówię ze swojego doświadczenia wszystko. Między 5. a 7. dniem po porodzie, między 7. a 10., a nawet 10. a 14. W Stanach Zjednoczonych nie kąpie się dzieci przez pierwsze 2 tygodnie i tam nikt nie zadaje na ten temat pytań. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pielęgnujemy tylko szyjkę pod paszkami, wiadomo, pachwiny, narządy płciowe i pułpę. Także pierwsza kąpiel najwcześniej po 5. dobie, najwcześniej, dopiero wtedy, kiedy skóra rzeczywiście da nam ten komunikat. No i te pierwsze kąpiele będą nieregularne, będą co 2-3 dni o różnych porach, wtedy, kiedy będziecie spokojni, mieli dobry nastrój, kiedy dziecko również będzie tak wykazywało spokój, gotowość. Czasami kąpiel dokonuje się, żeby właśnie dziecko zrelaksować. W czym kąpać? No, mamy różne możliwości. Wszystko to, co wymieniłaś, plus jeszcze wiaderko, wanienka. Można kąpać się z dzieckiem razem w dużej wannie. Można kąpać w komfortowej wannie ze stojakiem. Można kąpać we wiaderku. Bardzo ważne jest to, żeby podczas uczestnictwa w szkole rodzenia
poznać te wszystkie metody kąpieli, poznać techniki chwytania dziecka, wkładania i wybrać dla siebie również najbardziej komfortową, dlatego że no niestety, ale taki rynek sprzedażowy w okresie okołoporodowym jest bardzo rozwinięty. Na was, mamach, można zarobić takie pieniądze, że to się w głowie nie mieści, więc firmy prześcigają się w różnych designerkach, panienkach, wiaderkach i innych po prostu rzeczach. No niestety, ale nie wszystko jest zdrowe dla dziecka. Przytoczę tutaj na przykład jeden taki przykład. Nie wiem, czy widziałyście taką wannę trójkątną, taką trapezową wannę. Ona po pierwsze jest bardzo droga, a po drugie producent w ogóle nie określa jakości, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla dziecka względem rozwoju fizjo, czyli układu kostnego, miednicy, prawda, co z noworodkami, co ze starszymi dziećmi. No taki typowo designerski styling dla rodziców, prawda, którzy no są podatni, prawda? No jesteśmy podatni na fajne rzeczy, fajnie Tak, ładnie wyglądające. wygląda. Tak. Niestety miałam okazję kąpać dziecko w tej wanience, no i ja jej serdecznie nie polecam, dlatego że sposób kąpieli jest no niekorzystny dla dziecka na pewno. Dziecko siedzi, osadza się całym swoim ciężarem na miednicy, ma poczucie spadania, co jest bardzo niekorzystne dla noworodka. No i wy sami też jako rodzice. No, nieumiejętnie po prostu, no ja sama nieumiejętnie do tego podchodziłam, bo nie wiadomo, jak to dziecko w tej wanience chwycić. Ono po prostu siedzi. Inaczej to jest jak we wiaderku, bo we wiaderku trzymamy dziecko od przodu i podtrzymujemy tą miednicę. W tej wanience tego nie da się zrobić. Także tutaj bardzo ważna rzecz, żeby edukować się w szkole rodzenia również pod tym względem i określić sobie metodę kąpieli. Kąpiel w wannie bardzo komfortowa. Kąpiel wspólna z dzieckiem w wannie również bardzo komfortowa, tylko muszą być dwie osoby, bo ta kąpiel jest krótka, wody trzeba nalać dużo, prawda? Więc ktoś musi dziecko odebrać, prawda, po kąpieli. Natomiast można dziecko kąpać tak długo, jak woda jest ciepła, 37 stopni najmniej do kąpieli, chociaż znam noworodki, które lubią 39 stopni nawet, bo mama też na przykład jest taka ciepłolubna. Tutaj też dużo zwracamy uwagę też na siebie, jakie my mamy tutaj przyzwyczajenia, czy właśnie co lubimy, bo dziecko będzie podobnie reagowało i lubiło. No dobrze, co tam dalej było? Bo się troszeczkę zgubiłam. Zapytam się, jeszcze wrócę się do tego właśnie, w czym kąpać. To dla noworodka. Jak myślisz, co dla noworodka jest na przykład takiego, nie wiem, żeby właśnie było z poczuciem bezpieczeństwa? Czy te stare wanienki są naprawdę najlepszym sposobem? Myślę, że tak. Trudno tutaj określać, co jest najlepsze, co jest najgorsze, ponieważ analiza tego, czy kąpać na przykład w wanience, czy kąpać we wiaderku, i tu są walory, i tu są walory. Wiaderko jest taką metodą, gdzie przedłużamy jakby troszeczkę tą kąpielą, przypominamy dziecku ten okres prenatalny, bo i pozycja się zgadza, prawda, i ciepło, i wody jest bardzo dużo. Ale też powiem szczerze, że wanienka też takie emocje dziecku dostarcza. Tylko trzeba zadbać o technikę kąpieli, trzeba zadbać o to, żeby na przykład nie trzymać dziecko na rękach, na spiętych przedramionach, żeby pozycja dziecka była wygodna, żeby stworzyć mu warunki w wanience, na przykład, żeby leżał na czymś mięciutkim, No noworodek, właśnie. żeby go okryć pieluszką, żeby było bardzo dużo wody, żeby czuł się, że jest w wodzie, a nie, broń Boże, pod wodą, tak jak w szpitalach się kąpie, albo żeby miał wody tylko tak malutko, bo to możecie usłyszeć od swoich mam, od swoich teściowych i być może innych kobiet, które rodziły, tak jak ja na przykład rodziłam 20 lat temu, to też oczywiście byłam nauczona, że tylko tyle wody, bo pępka nie wolno zamaczać. No i tak naprawdę ja proponuję rodzicom, żeby nalali sobie tyle wody do wanny, weszli tam i jeszcze się chlapali, prawda? I wtedy się zorientują, jakie to jest uczucie dla dziecka, dlaczego dzieci płaczą podczas kąpieli. Albo jest im zimno,
albo mają, bo mają za mało wody, albo mają po prostu niewygodną pozycję, bo dziecko, które jest całkowicie zanurzone w wodzie, owinięte na przykład pieluszką, na miękkim podłożu sobie leży, do tego czuje jeszcze dotyk znajomych mu rąk i skóry rodziców, albo można nawet dziecko tak troszeczkę pobujać w tej kąpieli, to ono, słuchajcie, albo zasypia, są piękne momenty, albo zasypia, albo zaczyna się uśmiechać, albo zaczyna buźką tak robić. Przypomina sobie po prostu, nie, jak było u mamy. No i tak ma właśnie to wyglądać, nie? Że Właśnie kąpiel miałam. stanowi taką stymulację wielozmysłową. Właśnie miałam o ten płacz się pytać, bo często dzieci płaczą podczas kąpieli. Właśnie miałam się pytać, dlaczego te dzieci płaczą podczas No. kąpieli. Dobra, to tak, przykrywamy na przykład pieluszką, tak? A Tak. podspód, no bo wiem, że też są podspód różne takie fajne rzeczy, unowocześnione, jakieś siedziska, jakieś takie zgąbki, jakieś takie rzeczy. Czy co, wykładamy na przykład też pieluszką, czy na przykład takie te gąbkowe takie tematy, to nas dają tutaj. Ja je bardzo lubię. No. Ja wiem, że może się tutaj gdzieś pojawić krytyka i komentarze w tej kwestii, że kolonizacja No, bakterii, no, no, prawda, no. czy pleśni, itp., itd. Natomiast te kliny gąbkowe bardzo są komfortowe. Wkłada się taki właśnie klin, gąbka nasiąka, czyli robi się ciężka i zostaje na dnie. Na to kładzie się dziecko, no i w zasadzie tylko na udeczkę trzyma się jego główkę i nic więcej. Jeżeli taką gąbkę po każdej kąpieli bardzo dobrze wykluczemy, bardzo dobrze, starannie wysuszymy, no i nie pozostawimy jej w wilgoci, prawda? Nie pozostawimy jej na przykład w wilgotnej łazience, z której korzystamy często, prawda? Że ona nabiera tej wilgoci, rzeczywiście mogą się polonizować bakterie. To nie jest to dla nas właśnie niebezpieczne. Taką gąbkę można wymieniać naprawdę często, bo ona kosztuje od 7 do 14 złotych, więc to Żaden praktycznie pieniądz. są grosze. Tak, i można ją sobie często wymieniać, żeby dbać o to właśnie, i jeżeli się stresujecie, no to jak najbardziej. Natomiast nie, to tak nie jest, że tam zaraz pleśni się wytworzy, jest niebezpieczne to dla dziecka. Są jeszcze inne rzeczy, tylko krótko jeszcze powiem. Na No. przykład hamaki, nie? Ja tak do końca tym hamakom nie ufam i widzę, że dzieci nie za bardzo komfortowo w hamaku się czują. Owszem, są w pozycji na fasolkę, ma to być dla nich komfortowe, ale widzę, że nie dla wszystkich dzieci. Hamak jest też na takich metalowych nóżkach i on się przesuwa wśród panience. Są też wkłady plastikowe, nie No polecam ich. właśnie. Dzieci mają poczucie spadania. One takie Starsze są dzieci owszem. nagięte, Tak. takie Starsze dzieci spadziste. owszem, no bo już tam się śmieją, bawią, są tam z nami w kontakcie. Niemniej jednak malutkie noworodki bardzo się boją na tych podkładach, bo mają poczucie spadania, bo one są dość wysokie. Tak. No i one są naprawdę wysokie, trzeba bardzo dużo wody nalać. To jest takie niekomfortowe. No i co jeszcze ostatnio odkryłam, a mianowicie takie jakby to określić. No nie wiem, takie wałki po prostu, w środku są granulkiem takim, który się układa do ciała, więc na sucho jak się położy dziecko, no to jest ekstra. No po prostu dziecko leży, układa sobie igłówkę, bo tam wiadomo, te granulki się dopasowują. Nóżki ma tak wyżej zawinięte stópki, no ale niestety jak się naleje wody, to to wszystko wypływa do góry. Ale. Razem z dzieckiem, no bo też ten noworodek on nie jest taki bardzo ciężki, więc położy się dziecko i to wypływa do I góry. wypycha. Nic Nie komfortowego. przetestował chyba ktoś tego. No, ale z tym hamakiem mnie zdziwiłaś. Ja jestem, no, może nie świeżo upieczoną mamą, ale moje dziecko nie jest aż jakieś takie duże. To chyba ten hamak jakiś, to jest jakaś chyba nowość w ogóle. Czy to od jakiegoś czasu już. Nie, od pewnego czasu jest już na rynku. To jest taki po prostu stelaż, no i taki typowy hamak. Tylko trzeba zwracać uwagę, one nie są najgorsze. To nie jest tak, że one są bardzo złe, żeby ich nie używać. Tylko trzeba zwracać uwagę, jak on głęboko się zapadnie, nie? Ten hamak. Ale to jest fajna rzecz, byleby na przykład są hamaki, które mają na podstawkach gumki, że się nie przesuwają w tym. Zdarzyło mi się, że po prostu no, taki hamak się przewrócił. Przeważyło dziecko, bo się ruszało w hamaku i on się rodzicom przewrócił, więc taki jest troszeczkę niestabilny. Natomiast myślę, że można znaleźć takie stabilniejsze, lepsze. Wiadomo, że będą droższe,
ale myślę, że można, bo to już długo dosyć na rynku jest, więc z tego, co obserwuję, to zawsze jakiś produkt wychodzi na rynek, to jest później ulepszany, 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 no bo ludzie zgłaszają, nie? Co Tak. jest z nim nie tak. Tak, ale lepiej korzystać z czegoś, co też nam da poczucie komfortu i Właśnie, w psychice spokój, nie? Dokładnie, bezpieczeństwa, tym bardziej jak jesteśmy świeżo upieczonymi mamami, to tej instrukcji obsługi jeszcze nie znamy, nie? Więc próbujemy. Dobra, cofnę się, bo jeszcze padło tutaj pytanie od jednej z dziewczyn. Karola, jakbyś mogła dokładnie podtrzymujemy, jak dokładnie podtrzymujemy noworodka we wiaderku? Takie pytanie padło. Okej. Może ja sobie wezmę mojego dziusia. Dobra, Dobra, dawaj. poczekajcie chwilkę. Dobra, tu mam swoją Czy dzidziuś ma imię? Ma na imię Krysia. Aha, witaj, Krysia. Dobra, więc w ten sposób. W ten sposób tu chwytamy za miednicę, a tu chwytamy za bródkę. I w ten sposób razem ze sobą wkładamy dziecko do wiaderka. No i w zasadzie tą miednicę cały czas tak przytrzymujemy. W pewnym momencie dziecko zacznie tak balansować, tak się odpychać nóżkami, bo rzeczywiście przypomni mu się jego pobyt w brzuchu. I też tak robi, nie? Dziecko, że balansuje, odpycha się nóżkami. Niech się odpycha, może na chwileczkę tą rękę z podmiednicy wyjąć, bo dziecko i tak będzie się tymi nóżkami odpychało. Tak jak w brzuchu mamy po prostu, nie? Więc ta pozycja prowokuje dziecko do tego, że nie osadza się na miednicy, tylko właśnie tak sobie pływa, a jeśli potrzebuje się trochę wznieść, to właśnie tak balansuje sobie do góry nóżkami. Ważne jest, żeby tutaj bródkę podtrzymywać, nie? Żeby nie spadła od Główeczkę. Dobra, od razu wpadło od Otyli pytanie, czy wanienka z oparciem będzie odpowiednia dla noworodka? Mam taką maleńką z oparciem, ale mam wątpliwości co do niej. Z oparciem, wanienka z No, to chyba oparciem. jest ta, o której ja mówiłam. To chyba jest ta, o której ja mówiłam, ta stożkowa. Aha. Oparcie, tak? Bo tam jest taki jakby próg, siedzisko i dziecko rzeczywiście siedzi po prostu na miednicy, nie? No, a noworodek no absolutnie nie powinien, prawda? Dokładnie. Dobra, Karola, teraz chciałabym się zapytać jeszcze odnośnie temperatury wody. Kiedyś no to nasze mamy sprawdzały łokciami, nie? Tą temperaturę wody. No teraz mamy już lepiej, bo mamy termometry. Dobra, a odnośnie termometru, takiego właśnie do sprawdzania tej wody, coś, nie wiem, jakieś zalecenia, że to ma być jakiś szczególny termometr, czy to może być taki zwykły, którym mierzymy sobie temperaturę ciała, czy taki, nie wiem, takie pływające są. No teraz, tak jak mówisz, ten asortyment dla dzieci jest mega duży, tak? Jakiś specjalny to musi być, czy może być obojętnie jaki? Więc tak, łokieć to wcale nie jest zły pomysł. Dobra, jeżeli łokieć, to jak wyczuwamy, no? Natomiast jeżeli chodzi o termometr, można i takiego używać. Nie zdarza się, żeby rodzice zrobili dziecku za gorącą wodę. Nie zdarza się. Ale co, jak nas parzy, to już jest za gorące? Czy no, jak tutaj? No tak, nas w ogóle, absolutnie, to w ogóle, jeżeli nas parzy, to dla dziecka jest w ogóle mega gorące, no bo my mamy tkankę tłuszczową, prawda, podskórną, wszystko jest dobrze wykształcone, skóra już jest taka, no, odporna, prawda, gruboskórnie, tak. Powiedzmy, z rozwiniętą skórą, natomiast noworodek jeszcze nie, więc to, co nas parzy, to w ogóle dla noworodka jest jakiś hardcore, nie? Więc dla nas, jeżeli jest woda przyjemna, to trzeba sprawdzić jej temperaturę, bo dla nas woda przyjemna może być 39 stopni, tak? Tak. A dla dziecka to będzie za ciepła. Więc te 37 stopni to jest taka granica, nie powinno być niżej. No i zobaczymy wtedy, jak dziecko się zachowuje podczas kąpieli, bo może będzie prosić o cieplejszą wodę. Jeżeli wszystkie inne czynniki będą prawidłowo zachowane, a dziecko dalej będzie płakało, to trzeba zwiększyć temperaturę wody. Można wrzucić termometr do wody, a można zmierzyć tym pistoletem. Natomiast dla mnie bardziej wiarygodny jest termometr do wody, ponieważ no teraz nagminnie mierzy się tą temperaturę wszędzie, prawda?
No i teraz właśnie mamy taki rzeczywisty odbiór, jak te termometry funkcjonują. No i te pistolety tak zwane, no niestety, ale sprawdzają się najgorzej, O, bo mają mylne jeszcze bardziej. pomiary, tak. O, no Do to ważna. ucha, jeżeli dla dziecka, to do ucha, albo normalnie taki termometr miertęciowy, bo jest niewskazany, ale taki elektryczny po prostu, no i normalnie pod paszkę dziecku, nie? No dobra, a teraz tak, a co z uszkami? Jak uszy w czasie kąpieli? Chronimy. Powiem w ten sposób, jeżeli uszka się zaleją, woda do nich się dostanie, to też nie jest tragedia i też nie jest żaden dramat, żeby od razu reagować, ponieważ no, dziecko jest jeszcze przystosowane w okresie noworodkowym, nie ma pozamykanych tutaj wszystkich przewodów i poradzi sobie z tą wodą, prawda? Na pewno widzieliście. Być może nie, ale warto sobie zobaczyć, jak dzieci po trzecim miesiącu życia wrzuca się do wody i się grzeje kąpieli, trenuje się w basenie, prawda? No, te dzieci sobie radzą, więc zawsze sobie to przypominajmy, że to nie jest patologia żadna, ani nic się nie dzieje złego, jeżeli tej wody troszeczkę się tam dostanie. Tak samo może dostać się mleko podczas karmienia, gdzie te przewody właśnie nie są pozamykane błonkami jeszcze, no i mleczko też się może dostać. Dlatego nie stresujemy się tym, ale dziecku tak główkę dobrze jest trzymać tak, o, tak na łódeczkę, nie? I no zawsze też bliskość podczas tej kąpieli, prawda? Że dziecko czuje się też bezpiecznie, prawda? Mama albo tata trzyma. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby te ręce były spokojne jednak. Nie? Wiadomo, że pierwsze kąpiele są takie troszeczkę stresujące, Chaotyczne. ale tak, ręce się częstą, dlatego właśnie ta gąbka, prawda, dlatego dużo wody, tak reagować na potrzeby dziecka, nie? Dobra, tutaj pokażę teraz, bo jedna z dziewczyn właśnie pytała o taką wanienkę, taką składaną. Już ci pokażę. O! Czy taka jest Bardzo fajna, bardzo fajna? komfortowa, nie zajmuje miejsca. W podróż można ją wziąć. Tak, bardzo fajna, widziałam ją, dotykałam ją. No to dobra, no to czyli jest ok. A jedna z pań pytała, a co z leżaczkiem z materiałem frotte? Czy tego też się dzieci boją? No to jest właśnie ten hamak, o którym mówiłam. Aha, To jest właśnie to, dobra. że jest lżejszy. Trzeba sprawdzać, zwracać uwagę, jak bardzo jest głęboki, nie? No dobra, jak jesteśmy jeszcze przy tej kąpieli, to dobra, wyciągamy dziecko z kąpieli. Czy coś pominęłyśmy w kąpieli? No w czym kąpać? No to mówiłaś na początku, że tam. Tak, naturalne kosmetyki. Można kąpać w olejku ze słodkiem migdałów na początku. Wkładamy dziecko do kąpieli, też staramy się razem ze sobą, jakby, żeby dziecko. Nawet Paweł Zawitkowski nawet mówi o tym, żeby tak próbować dziecko wkładać do kąpieli, żeby widziało wodę, nie? Natomiast powiem Wam szczerze, że po pierwsze dla rodziców jest to trudne. Żeby tak wkładać i tam po tymi nóżkami troszeczkę dziecko podrażnić, rączkami najpierw wodę, nie? No ja to zrobię, no bo jak mam 21 lat stażu bycia położną z noworodkami, to ja to zrobię, prawda? Bez żadnych przeszkód. Niemniej jednak widzę, że rodzice tak nie za bardzo czują się w tej pozycji bezpiecznie, więc zalecam, żeby jednak dziecko okryć pieluszką, tak? I razem ze sobą w ten sposób włożyć. Najpierw pupka, nóżki właśnie, a później całego malucha. Od razu tą wodą go tak troszeczkę pobujać, żeby się poczuł w tej kąpieli dobrze. No i od 5 do 7 minut plecki myjemy w ten sposób. Na początku nie trzeba dziecka odwracać w kąpieli, jeżeli nie macie jeszcze pewnych rąk. Dopóki woda ciepła, dopóki dziecko też nie zgłasza, że już chce wyjść, to można kąpać. I jak wyjmujemy, to zachęcam do tego, żeby znowu czystą, suchą pieluszkę najpierw położyć na dziecko, później wyjąć, przytulić i dopiero na przewijak, żeby nie robić czegoś takiego.
Bo wtedy właśnie zafundujemy sobie krzyk, płacz, wrzask, no wiadomo, nie? Jak Alarm. my wychodzimy z wanny, to też nam zimno jest, Tak, wtedy się od razu dokładnie. chłodni. A jeszcze jedno, wrócę się do tego olejku, bo tam wspomniałaś o olejek z migdałów, tak? Za moich czasów, za czasów mojego dziecka, był właśnie ten szał na emolienty wszystkie. I tu jedna pani właśnie pyta, czy wystarczy na przykład wykąpać dziecko w samej wodzie, czy trzeba jakiś kosmetyk od razu fundować dziecku? Nie trzeba. Nie trzeba woda, nie trzeba, by woda była przygotowana. Tylko musimy pamiętać o tym, że na pewno macie znajomość z twardości swojej wody w mieszkaniach i zauważycie, jak skóra noworodka zareaguje. Ona może zareagować i ma do tego pełne, absolutne prawo. Przez pierwsze 12 tygodni nie przyjmujemy się tym, nie traktujemy tego jako chorobę. Można w samej wodzie dziecko tylko kąpać, ale naturalny taki, czy olejek, czy płyn do kąpieli, ja na przykład kocham płyn, naturalny płyn do kąpieli 99% natury z Lanzino, lawendowy, jest po prostu cudowny, jestem w nim zakochana. No i to dziecko też tak później pachnie. On jest taki aromaterapia to jest też taka, że te dzieci naprawdę są takie spokojniejsze i rodzice podczas kąpieli też wdychają tą lawendę. No, niesamowite doznania są. Czyli Też taką nie mam zawsze. my też możemy się Tak, wykąpać. Super. tak. Ja się zawsze podniecam tym, bo to jest naprawdę, ja to stosuję od lat, kocham ten produkt. I polecę każdej mamie, no ale to są właśnie takie dodatkowe wartości dodane, prawda? Sama woda, owszem, jak najbardziej, kilka kropel olejku ze słodkich migdałów można też dodać, tylko trzeba uważać, bo wtedy dziecko jest bardziej tłuste, żeby uważać właśnie przy wyciąganiu, no i ta pieluszka tutaj pomoże, nie? Także kosmetyki naturalne, naturalne i jeżeli one takie będą, to żadna ilość dziecku nie zaszkodzi, nie? Dobra, a jakby kąpiemy właśnie w tym, to czy musimy jeszcze balsamować dziecko? Nie. Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Natomiast w tym okresie takim przejściowym, na początku, kiedy jeszcze będziemy na kąpiel czekać, to będziemy zauważać, że tutaj w zgięciach bardziej suche. Na stópkach, na grzbietach, na grzbiecie stopy również będzie suche i na zgięciu. To w tych miejscach można smarować olejkiem właśnie ze słodkich migdałów. Ogólnie olejek ze słodkich migdałów, to jest moje odkrycie sprzed kilku lat. Kocham go tak samo jak lawendę z Lanzino, dlatego że skórka po prostu dziecka no jest cudowna. No to jest brak słów, to trzeba przeżyć. Ale masz Tak jak jakiś ta swój skórka. ulubiony olejek taki z jakiejś tam firmy konkretnej? No właśnie ze słodkich migdałów, to jest mój Aha. ulubiony. Obojętnie jaka firma, Obojętnie. obojętnie, 100% Dobra. naturalny. Ten olejek w ogóle to jest hit, bo on kosztuje 7 zł. Więc to jest, tak, to jest kolejny po prostu hit, że można go sobie kupić litrami. Bo jest tani, można go używać w ciąży na brzuch, przeciwdziała rozstępom, tak samo jak z mandarynki. No i ogólnie skóra dziecka, jak ja rozbiorę dziecko na wizycie, to ja od razu czuję, że jest smarowany olejkiem z wszystkich migdałów. Ma tak cudownie akwamiczną skórę. No dobra, czy dodawać oliwkę dla dzieci do kąpieli? Takie padło No można. pytanie. Można, ale olejek, bardziej ten olejek taki. Olejek. Olejek albo oliwkę. Oliwkę, żeby też była naturalna. Jak najbardziej można je pozyskać, można je kupić. Już w tej chwili w ogóle naturalne. Tylko dziewczyny wybierajcie naturalne linie kosmetyków dla dzieci. Tylko i wyłącznie. Wasze dzieci są zdrowe. Nie potrzebują tych wszystkich kosmetyków, które są nam proponowane. Broń Boże, przestrzegam przed Niveon, przed Johnsonem. Przed Bambino to są takie trzy grupy najbardziej, no, nie chciałabym tutaj używać słowa niebezpiecznych, bo to nie Wiemy. zagraża życiu dziecka, ale takich no, najbardziej niepolecanych, nie, żeby ich nie stosować. Może w ten sposób. Natomiast bardzo fajna analiza kosmetyków dla dzieci jest u Sroki O. I pewnie o niej słyszeliście, i tam ona właśnie bardzo fajnie analizuje. I Tak. warto się tutaj skłonić, przychylić, bo to jest taka prawdziwa dziewczyna i ona ogarnia te tematy, i Na kłamstwa czynniki żadnych nam pierwsze, na nie czynniki powie. pierwsze, nie? Dokładnie. Tak, I nie tak. będzie czegoś takiego jak w sklepie,
że idziesz do sklepu, o, jaki najlepszy płyn, a pani ekspedientka mówi, no, wszystkie mamy kupują ten, nie? No i tak naprawdę Dokładnie. wiedzy nie ma, bo no, tylko argumentuje się tym, że wszystkie mamy, no ale niestety, no, jesteśmy okłamywani, no, no trudno, no, czas Trzeba leci samemu niestety. być czujnym, nie? Bardzo Tak. mocno. I No. trzeba się uświadamiać, no, że niestety, ale firmom nie zależy na zdrowiu naszego dziecka, tylko na sprzedaży. No. I to trzeba przyjąć tak do siebie. Tu I nie pachną procentach. tylko krytyki, owszem, niwe pamiętamy z naszych lat, prawda? Jak nasze mamy używały. Tak. Pięknie pachną, ale to, a na przykład Mustella, nie? Mustella tu pachnie tak, że jak ci dziecko wykąpie, to dziecko pachnie 3 dni. Tak pachnie. No to jak silne perfumy musi mieć w swoim składzie, prawda? Także natura, natura, natura. Skóra ma oddychać, mają się nie zatykać pory. Także naturalne. W 100% się z tą zgadzam, bo odkąd urodziłam dziecko, to zawsze czytam wszystkie składniki, jakie są na produktach. Więc tu Trzeba się procentach jest tego na... nauczyć, prawda? Tak, Bo te składniki to są takie trudne. ale to tak jak powiedziałaś, zaglądałam na sroka. O, i tam dziewczyna robi dobrą robotę, bo na czynniki pierwsze rozkminia Dokładnie. cały skład, mówi, co jest dobre, za czym ona jest, za czym nie i dlaczego. Więc to jest bardzo potrzebne pytanie. Karola, pytanie, czy Jeszcze olej. No? powiem jedno zdanie. Tak, co ostatnio właśnie, ostatnio, dosyć dawno już, można sobie taką aplikację ściągnąć na telefon, żeby kody sprawdzać na Tak, etykietach. są. Tak, są. Dokładnie tak, jak mówisz. Czy olejkiem ze słodkich migdałów można smarować buzię? Można smarować wszystko olejkiem ze słodkim migdałów. Jak jest na przykład ciemieniuszka, można podgrzać ten olejek, położyć na główkę, założyć czapeczkę, po 30 minutach zmyć i wyczesać. Także ten olej w zasadzie na wszystko. Dobra, a czy można używać oleju kokosowego do kąpieli albo na pupę? Można, byleby był nierafinowany. Dobra, i wracamy do tej kąpieli, bo tu już dziewczyny kolejne jakieś pytania, ale muszę to uporządkować trochę. Wracając do tej kąpieli, wyciągamy naszego bobaśka. W co wycieramy? Co proponujesz? No ręcznik. No Ręcznik, taki zwykły, ręcznik z frotowy. kapturkiem jest bardzo wygodny, tak, bo zaraz na główkę zakładamy Tak. kapturek, zawijamy go w ten ręcznik. U mnie niedługo będą ręczniki bambusowe, więc U mnie, czyli gdzie? szanujcie. Proszę? U mnie, czyli gdzie? W sklepie na Facebooku Dół Położnej Szarloty. Bo ja mam swoją kolekcję wkładek laktacyjnych wielorazowych i też właśnie się pojawiam teraz ręczniki. Bambus z konopią, w ogóle hit to będzie, już się nie mogę tego doczekać. Bambusowe, I to będzie super w właśnie ogóle. takie, tak, naturalne, no to będzie ekstra. No będą trochę kosztowały, ale za jakość Tak, będziemy ale tutaj. jakość jest zawsze na pierwszym miejscu. Tak, No. dokładnie. No i teraz tak, jak wycieramy dzieciątko, to warto zrobić taki delikatny masażyk już. Trzeba szybko zawinąć dziecko, wytrzeć buźkę, jeżeli jest mokra. Główkę dziecka myjemy zawsze na końcu w kąpieli. O, tego jeszcze nie powiedziałyśmy. Bo głowa najszybciej przewodzi ciepło i zimno, nie? Czyli zmiana temperatury. Tak. No i po takim wytarciu delikatnym bardzo, cały czas trzeba się nad dzieckiem nachylać, mówić do niego, śpiewać, jakaś muzyczka może w tle lecieć. Też się dziewczyny nie przejmujcie, że na przykład te kąpiele długo trwają. Niech one sobie trwają nawet 2 godziny. To jest dla was też przyjemność. No i jak już wytrzemy, no to pierwsze co robimy, to zajmujemy się pępkiem. Czyli odsłaniamy ręcznik. Karola, a powiedz mi jeszcze, czym tą główkę umyć? No normalnie, tak wodą w tej kąpieli, Wodą. niczym Aha, dobra, żaden specjalnym, tak. środek. Dobra, już Nie, nie, lecimy dalej. nie. No i odsłaniamy pępuszek, doprowadzamy do tego, żeby wysechł, ale najpierw go tak troszeczkę wyciskamy jałowym bacikiem, żeby się suszył. Jeszcze jedną mam taką tutaj sugestię, że warto przed kąpielą wykonać wszystkie zabiegi pielęgnacyjne na twarzy u dziecka. Dlatego, że dla dziecka jest to drażniące i dziecko zawsze będzie płakało, no bo no wiadomo, no nawet jakby nam ktoś robił, prawda, jakieś pielęgnacyjne rzeczy, mył oczy, czyścił nos, nie? No to nie jest dla nas to komfortowe. Więc warto wykonać to przed kąpielą, żeby po kąpieli już dziecko było takie spokojne, zrelaksowane, żeby go nie drażnić
nie rozdrażniać o w ten sposób i gubić ten taki spokój i relaks, Tak, który tak. zyskaliśmy w trakcie, nie? No to może cofnę się do tej pielęgnacji. Myjemy wodą buźkę, myjemy wodą przygotowaną i oczy, to jest ważne. Całe ciało nie trzeba, ale buźkę warto. Wodą przygotowaną, ciepłym wacikiem kosmetycznym. Jak myjemy czoło, całą buźkę, no to warto od razu przykryć dziecko ręcznikiem i wytrzeć, no bo to mikroswędzenie, prawda, się teraz pojawia. No dzieci potrafią krzyczeć bardzo. Krzyk i płacz jest komunikatem dla nas, nie oznacza poczucia krzywdy, no bo rodzice, no świadomie nigdy krzywdy dziecku nie zrobią. A więc dziecko nam mówi, że tam go swędzi, że tamto i tam komunikuje, więc warto szybko tą buźkę wytrzeć. Oczka, jeżeli są fizjologiczne, przemywamy jednym wacikiem, jedno oko od kącika do nasady jednym ruchem, czyli tak, w ten sposób, nie? Jednym wacikiem. Kolejny wacik do kolejnego oka nowy musi być. Jeżeli oczka ropieją, bo tak się może zdarzyć, szczególnie po zabiegu kredego, którego bardzo nie lubię, ale to nie na dzisiejszy dzień temat. Powikłania występują, więc oczka ropieją. Fizjologicznie też mogą ropieć, bo kanaliki łzowe są jeszcze nie do końca udrożnione. No to wtedy wdrażamy inną procedurę, a mianowicie zakraplamy solą fizjologiczną albo akwą. Bardziej polecam akwę, wodę destylowaną. Trudno ją dostać w aptekach, bo apteki niestety mają procedurę sprzedaży tego roztworu, bo to jest roztwór do iniekcji też, woda taka destylowana na receptę, więc to jakaś jest paranoja w ogóle. Ale jest taka strona tatymamy.pl i tam można kupić tą sól, tą wodę właśnie akwę. No i wtedy zakraplamy jedną kroplą, albo dwie, albo trzy, cztery nawet mogą być, tak jak się wkropli. No dziecko zareaguje, ale to też nie boli, więc spokojnie. No i jałowym gazikiem wtedy od kącika do nasady wybieramy tak jakby tą ropkę. I tutaj bardzo ważne jest też to, żeby ten jałowy gazik nie był właśnie z gazy. Czyli nie był nitkowy, taki gaz, bo drażni oko, nie? Żeby był Tak. bawełniany, też trudno dostać, ale też właśnie na tej stronie tatymamy.pl można takie bawełniane jałowe dostać To muszę stopy. się od razu zapytać. Rumianek, bo to najczęściej pada pytanie, czy rumiankiem można? I jeszcze jedno pytanie od naszej słuchaczki. Mojej córce ropieje jedno oko. Słyszałam, żeby zakrapiać go własnym mlekiem. Czy to pomoże? Tak, to jest właśnie kolejny wątek, który chciałam Tego nie poruszyć, słyszałam że jeszcze, jeżeli no. oczka rupieją, rumianek oczywiście nie zaszkodzi, natomiast rumianek tak średnio działa. Można spróbować, na jedne noworodki działa, na inne nie. Natomiast na pewno przy ropiejącym oczku przede wszystkim masaż, tak paluszkiem dookoła oka, zbieranie od spodu tej ropki, żeby ona się wydzielała, motywowanie, prawda, tego kanalika łzowego, żeby ruszył do pracy, no i zakraplanie własnym mlekiem. To jest hit. Ogólnie To jest musimy jakaś mieć nowość, wiedzieć, no. tak, że własne mleko jest ogólnie dobre na wszystko. Absolutnie, bez No to jak względu. zakrapiać? Ile razy dziennie, ile Jak kropelek? najczęściej, jak najczęściej. Największa trudność, jaką mają rodzice, to otwarcie oka. Bo jak No. cokolwiek robi się na oczku, to dziecko zaraz zamyka, Tak. nie? Ale to No. tutaj, gdzie wkraplać? Tak, tutaj gdzieś w rogu, czy Można gdzie? sobie zrobić tak i wkropić Pod na spód? przykład do worka tutaj, tak. Tak jak wygodnie, niech intuicja was poprowadzi, bo musicie się też nauczyć otwarcia oczka, nie? Nie bać się, przede wszystkim się nie bać. Krzywdy dziecku tak szybko się nie zrobi, jak nam się wydaje. No. Pocieszające. Pocieszające. Dobra. I teraz tak, wycieramy to nasze maleństwo. I co? No dobra, ta czapeczka. Zakładać tą czapeczkę, czy nie zakładać po kąpieli? Nie, nie ma Jak w takiej ogóle potrzeby. ubrać? No jak Znaczy ubrać w tak, ogóle? jeżeli jest bardzo dużo włosów na głowie, to warto tą czapeczkę założyć, dlatego że włoski mokre przewodzą zimno, nie? I wtedy rzeczywiście warto tą czapeczkę założyć. Ale jeżeli dziecko nie ma włosków, to momentalnie po wytarciu ręcznikiem mrówkę suchą.
więc nie trzeba. Wiadomo, że też podczas kąpieli, ani po kąpieli, ogólnie po porodzie noworodka, w domu nie ma przeciągu. Nie ma takiej opcji. W domu częściej obserwuję, że jest za duszno, jak jakiś taki proces przeciągu, nie? Ile Także powinno szczerze być mówiąc, stopni, Karola? Ile powinno być stopni podczas tak kąpieli? 21, 21, 22, ale ogólnie zawsze mówię rodzicom, że bo jest też grupa ludzi, którzy lubią zimno w domu, znaczy zimno, no tak, lubią, 19 stopni, 20, 18, prawda? I tutaj ci rodzice mają największy problem z przystosowaniem się właśnie do życia z noworodkiem, bo bardzo źle się czują w wyższej temperaturze. No bo jak człowiek już jest przyzwyczajony, prawda? To też zawsze rodzicom mówię, nie zmieniajcie tak drastycznie od razu swoich tutaj przyzwyczajeń, swojego samopoczucia, bo nie o to chodzi, żeby czuć się źle, tylko po prostu dziecku ubierzcie jedną warstwę więcej, prawda? Ale też przystosujcie dziecka do waszej temperatury, bo będziecie żyć razem, więc dziecko niech żyje, wychowuje się z wami wspólnie pod wszystkimi względami, prawda? Więc ta temperatura dostosowana raczej dla rodziców. Dziecko nie ma tej tkanki tłuszczowej jeszcze tak wykształconej i rozwiniętej, więc jedna warstwa więcej jak sok. Dobra, a jak w ogóle wyprać te ciuszki? Bo to też mamy mają zawsze problem, że przygotowują te ciuchy dla tego noworodka. No i pytanie, w ilu stopniach i w czym je wyprać? Zaleca się, żeby prać w 60 stopniach. W proszkach lub płynach tylko i wyłącznie dedykowanych dla dzieci. Są to produkty, które są przetestowane, oby były przetestowane i bezpieczne. Bardzo lubię Lovele i El. To są takie dla mnie dwa flagowe produkty, które nie powodują trudności ani żadnych uczuleń czy odczynów, nie? Dobra, a jeżeli no większość tych ubrań teraz ma, że na metce maksymalnie 40 stopni, to co, 40 wystarczy? Tak, jeżeli producent rekomenduje i etykieta mówi, że w 40 stopniach wystarczy, to tak, jak najbardziej. Ważne też jest skład danego ubranka, prawda? Czy jest to 100% bawełny? No i czy rzeczywiście jest to 100% bawełny, nie? No właśnie, czy Bo tutaj na jest ta przykład bawełna, dobra. odkrycie mamy ginekolog było takie, prawda, że jednak po zbadaniu wielu ubranek z wielu firm, pieluszek i innych rzeczy, okazało się, że jednak tam nie ma 100% bawełny, prawda? I co, jaką różnicę tutaj widzimy, a mianowicie pierwsza różnica będzie taka, że się po prostu z ubranek nie spierają zabrudzenia. O. I tak, i to jest oznaka, że to nie jest 100% bawełny, a na przykład na tych ciuszkach od mamy ginekolog, to tam się wszystko spiera, absolutnie wszystko i to jest hit, nie? No dobra, to jeszcze jedno. Prasujemy te ciuchy, czy nie? Prasujemy na początku, później już nie będzie o to czasu. No tak, dokładnie. Pierwsze parę rzutów wyprasujemy. No. Ja to słuchajcie, miałam taki domowy magiel. No. Mój syn w ogóle wychował się na tetrowych pieluchach. Co prawda z ceratką, no ale dobra jest. Więc i tak jakieś tam odparzenia miał, ale ja miałam, słuchajcie, normalnie w domu magiel. Ja codziennie przy tym maglu stałam i codziennie maglowałam wszystkie pieluchy, ciuchy, ale to mnie bardzo relaksowało, bo po takim całym dniu opieki nad dzieckiem, jak on już poszedł spać, to jak ja przystępowałam do tego maglowania, to po jakimś czasie Uspokajające. tak, o różnych rzeczach sobie myślałam, Tak. zastanawiałam się i ta magiel miała też taki odgłos specyficzny, że to mnie po prostu relaksowało i No. uspokajało. No. No To dobrze wspominasz w każdym bądź razie. A nie co? najgorzej. Został do dziś? Masz gdzieś tam skamuflowany ten magiel? Nie, już nie. Ale A, szkoda, żałuję, no bo to było szkoda. ekstra sprzęt. No Tak. właśnie, szkoda, dokładnie. Dobra, tu jedna pani. Czy stosować sudokrem i zasypkę? No bo o czym O gdzieś tam matko, nie. mówiliśmy, a co z tą pupelką? No właśnie, no. O Jezu, błagam mnie. No, to jest. Cudokrem, słuchajcie, na temat cudokremu, to w ogóle też mam swoją taką tutaj anegdotkę, ponieważ jak urodziłam moje dziecko 20 lat temu,
to sudokrem w ogóle był hitem. No, jeszcze 6 lat temu też. Tak, jeśli jakaś mama nie miała sudokremu, to jak to? Musisz mieć sudokrem. Obowiązkowo. Tak, i w ogóle sudokrem przywoziło się z Niemiec wtedy, z Węgier też, w wielkich takich puchach i musiało być na potęgę, nie? No i te tyłki na potęgę smarowane, wszystkie tyłki białe, nie? Sudokremem. No ale dobrze. Przechodząc do meritum pielęgnacji pupy, bo to jest bardzo ważne, dziewczyny, co musicie wiedzieć? Przede wszystkim pierwsza sprawa. Skóra na pupie jest bardzo, bardzo wrażliwa i jej poziom wrażliwości jest dużo większy jak na całym ciele, dlatego że kontakt z moczem i skórką przez cały czas, tak żrącymi, brzydko mówiąc, prawda, substancjami, powoduje no, jej zaburzenia struktury skóry na pupie. No i teraz tak, jak pupę pielęgnować, czym, jak się z pupą w ogóle obchodzić? Co musicie wiedzieć? Zawsze działamy w kierunku bezpieczeństwa naszego dziecka. Zawsze pierwsze myślimy o tym, co jest dla naszego dziecka dobre i bezpieczne. Więc ochraniać pupę preparatem, jakimś kremem musimy. Dlatego za każdym razem, jak przewijamy, bezwzględnie, dlatego że ta skóra, no ona sobie nie poradzi sama, nie? Z kontaktem. Są dzieci, które oczywiście mamy mu zgłaszają, że nic nie używają i jest wszystko okej z pupą, ale to jest bardzo rzadkość. To rzadko spotkać taką sytuację. Przeważnie jest po prostu tak wrażliwa, że trzeba ją chronić. No i teraz wszystkie kremy, uwaga, bo to jest bardzo ważna informacja. Wszystkie kremy, które stoją na półkach w sklepach, jest na nich napisane. Krem ochronny na pupę albo krem ochronny na odparzenia, a mają w swoim składzie cynk, to nie jest już to krem ochronny. On Bez już nie chroni. Cynk leczy zmiany. Cynk w składzie kremu nie jest kremem ochronnym. Cynk leczy, pozbawia skórę, wysusza, prawda, skórę, no bo ma za zadanie wysuszać zmiany. No i sudokrem jest to krem, który ma najwięcej cynku w swoim składzie. Najwięcej. matko. Doprowadza do schodzenia skóry w pachwinach, doprowadza do zwiększania się ran, bo tam jest środowisko niekorzystne do gojenia. Sudokrem najkorzystniejszy jest do ran takich otwartych czy do ran zewnętrznych, prawda? Tutaj mamy też ranę zewnętrzną, ale ciągle jest pampers, ciągle jest siku, ciągle jest pupa. Tam nie ma szans na taki proces, prawda, leczenia sudokremem, chociaż nie odżegnuje się od niego całkowicie, bo też czasami go stosuje i pomaga, i jest mi pomocny w sytuacjach, kiedy na przykład dziecko ma krotki i tak punktowo zadziałamy, prawda. To nie jest tak, że sudokrem jest kompletnie B i trzeba go wyrzucić i nie wolno używać. Owszem, jak najbardziej, kremy z dodatkiem cynku są nam pomocne, ale kiedy pojawiają się zmiany. Natomiast na zdrową skórę stosujemy tak. Często wietrzymy, stosujemy lanolinę, oczywiście najlepszą na świecie lanolinę Lanzino, to jest w ogóle hit. Od 7 lat ją używam, jest cudowna, jest wspaniała, nigdy nie zmieniła swojego składu. No jest przede wszystkim skuteczna, to jest najlepsze. Lanolinę, no oczywiście własne mleko. No i oczywiście, co tutaj powiem, że pieluszki wielorazowe, prawda? Nie zdajecie sobie dziewczyny sprawy z tego, jak toksyczne są substancje zbrylające w pampersach, a szczególnie w pampersach firmy Pampers. No. Szczególnie. Albo w pampersach tych Lidlowych. W Dada również. Czekam tylko na osobę, zaraz się taka osoba na 100% pojawi, która zrobi analizę Pampersów, analizę substancji zbrylających i ujawni po prostu, co w tych Pampersach się dzieje. Dlaczego odparzenia pupy u dziecka są nagminne, są bardzo częste, są długo utrzymujące się, prawda? Dlaczego się mówi, że Pampersy uczulają? No niby Tak. takie jest to troszeczkę nielogiczne. No jak uczulają? Co tam niby uczula, prawda? No właśnie te substancje zbrylające są szkodliwe i one uczulają, one doprowadzają do przewlekłego zapalenia i odparzeń.
prawda, pośladków, wówczas natychmiast trzeba przejść na pieluszki wielorazowe. Ja w ogóle kocham, kocham, kocham. Po prostu te pupki, słuchajcie, są takie różowiutkie, takie jędrne. A już w ogóle kocham moje ulubione Eliasy, takie nazywam, Ella's House, pieluszki wielorazowe, bawełna z konopią, więc jak je dotykam i pokazuję pacjentce, to po prostu już jestem cała podniecona, nie? One są tak cudowne w dotyku. Zaraz sobie wyobrażam, jak ta skóra oddycha, że przepuszcza się powietrze, że jest taka zdrowa i tak się nie męczy. A te pupki w tych kamperkach, one takie ciągle zaczerwienione, takie zaognione, takie biedne. No dobra, to od razu się posypało tutaj. Uwaga, uwaga. Czy przy odparzeniach na pupie można użyć mąki ziemniaczanej? Incydentalnie, czyli tak, ale w określonych właśnie objawach, kiedy skórka dziecka na przykład jest zaczerwieniona, nie ma ran i nie ma takich otwartych właśnie też pęknięć, dlatego że mączka ziemniaczana niestety, ale bryluje się. I to jest bar i w kontakcie z moczem jest bardzo drażniąca na taką rankę już, która jest obecna na pośladkach. Mączkę ziemniaczaną w ogóle też tego położę na przykład nie mówią, nie? Niech pani zastosuje mąkę ziemniaczaną. Natomiast to powinien być tylko taki biały filtr, czyli ją sobie trzeba między palcami tak zrobić, dopiero wtedy taki zrobić biały taki nalot tylko, nie? Żeby nie było jej dużo i żeby właśnie ona się nie brylowała, bo jak ona się zbryluje, to jest mega drażniące, nie? No i trzeba uważać, żeby po prostu się tak nie rozpyliła, nie? Pudry na przykład, na pudry też trzeba uważać, żeby się nie rozpylały, no bo wtedy dziecko wdycha, nie? No, a te pudry też używać, czy nie używać pudrów? No tak nie. Raczej wietrzenie, własne mleko, lanolina, bepanten, linomak, to są też dobre produkty. Raczej tutaj skłaniamy się w tym kierunku, nie? Oliwa z oliwek. Słyszałaś o takim zastosowaniu? Słyszałam, jeżeli jest naturalna i działa, to dlaczego nie? Aha, bo wiem, że u mnie wiele kobiet stosowało właśnie i zawsze sobie chwaliły. Taka zwykła oliwa z oliwek, kuchenna. Tak, jeżeli działa, to dlaczego nie? Natomiast trzeba pamiętać, że nie na wszystkie dzieci zadziała, bo po prostu ta skóra na pupie naprawdę jest wrażliwa, nie? Padło pytanie, czy bepanten będzie ok, ale już powiedziałaś, że będzie ok. No dobra, a czy można smarować buzię tym samym kremem, co resztę ciała? Takie też padło pytanie. W zasadzie buzi nie trzeba smarować niczym. Buzia też przechodzi przez okresy adaptacyjne. W trzecim tygodniu pojawia się trądzik noworodkowy, więc przemywamy tylko przegotowaną wodą. Natomiast jeżeli zastosujemy lanolinę czy olejek ze słodkich migdałów, to też dziecku nie zaszkodzi, prawda? Natomiast musimy pamiętać jedną rzecz, że teraz sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak dziecko jest małe, ale też na twarzy ustala nam się jakość też tej skóry, prawda, w różnych miejscach, nie? No i ustala się, czy tutaj jest tłusta, czy tu jest sucha i w różnych miejscach, prawda? No i to też ma wpływ, jak ta pielęgnacja od początku wygląda, czy ta skóra jest natłuszczana, czy nie jest natłuszczana. No dąży się do tego, żeby jednak naturalnie, samoistnie, fizjologicznie ustaliła sobie swoje struktury, nie? Gdzie jest bardziej taka kondycyjna, a gdzie mniej i tego łoju więcej się wydziela, nie? Tutaj Kinga pyta się Alantan, czy jest okej, czy nie? Tak, Alantan to jest linomak, dobrze to kojarzę? Teraz chyba tak, Jesteś zielony. Alantan. Jesteś zielony, nie? Chyba. Taki Już żółto sobie. rurkasty ma. Tak, jest zielony, widzę, jest niebieski. On chyba teraz zmienił w ogóle szatę graficzną. A, no, tak, Alantan, zielony, niebieski, taki żółty. No, 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 no. Tak. Alantan Plus, Tak, no. on jest bezpieczny. Czytajcie składy, nie? Co znajduje się w Tak. składzie? Dobra. Jakie chusteczki nawilżane są najlepsze do przecierania podczas zmiany pieluch? Dobrze, i teraz tak. Pielęgnacja pupy powinna odbywać się również z pełnym zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla skóry dziecka. Wszystkie chusteczki nawilżane, które nie są chusteczkami 99% wody, nie są dedykowane dla waszych dzieci.
bezwzględnie. Przykład taki mogę podać. Najlepszym hitem są chusteczki Pampersa, za pomocą których ja je zawsze zabieram w podróż, ponieważ na przykład tym razem, jak byłam w Warszawie, to skutecznie wyczyściłam sobie benzynę ze spodni, którą się ubrałam na No, stacji. proszę. Albo skutecznie można wyczyścić plamę z buraków, z To ubrania, jak Coca-Cola albo na rdze. długopis. Tak, albo długopis ze ściany, czy pisak, jak dziecko pomaluje. Także skuteczność czy substancji czyszczących w tych chusteczkach jest na bardzo wysokim poziomie. Niestety, z uwagi na to, są one na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla dziecka. Jak bardzo substancje czyszczące muszą być drastyczne, prawda, żeby takie plamy zmyć, to teraz możemy sobie to przełożyć na bezpieczeństwo skóry u dziecka, nie? Podobnie działają Bambino, Nivea, Johnsony, tak? To wszystko to jest nie dla waszych dzieci. Dla waszych dzieci jest wacik, ciepła woda. Uwielbiają dzieci taką pielęgnację pupy. No i jeżeli chusteczki nawilżane, no bo wiadomo, że nie zawsze będziemy chodzić z termosem na spacer i z wacikiem, prawda? Dziecko kupę może zrobić wszędzie. No to można kupić sobie na przykład 99% wody, chusteczki nawilżane, takie water wipes na przykład. Early Earth ma właśnie też Lanzino, naturalne chusteczki pięknie pachną lawendą. No i natura, natura, natura. Druga sprawa jest taka, że pielęgnacja pupy dziecka zimną chusteczką nawilżającą, no nie do końca jest przyjemna. Ja tu zawsze proponuję dla dziecka, rodzicom wziąć sobie taką chusteczkę i włożyć do pachwiny, a najlepiej w nocy, żeby sprawdzić, jak się wtedy czujemy i co czujemy w ogóle, prawda? Dziecko się budzi, kładziemy na przewijak, no i od razu przewijamy, no i od razu taką zimną, mokrą chusteczką pupę umyjemy, od razu obserwujemy odruch moro, płacz, wzmożony odruch ssania, czyli ogólnie stres. A jak dziecko traktujemy takim ciepłym wacikiem, mięciutkim, no to sama przyjemność dla takiego noworodka. Jedna z pań pyta się już o pieluszki Bambibo bambusowe. Czy one są w porządku? Nie obserwuję na dany moment, na daną chwilę żadnych poważnych zmian na pupie u dzieci. Czyli te bambusowe są w tej chwili takie topowe, ponieważ no nie obserwuje się żadnych zmian. Niemniej jednak nadal jest to Pampers, który rozkłada się 500 lat. No dobra, Karola, a jak teraz tutaj zadbać o tą higienę u dziewczynki, a u chłopczyka? Czy jakoś inaczej się wyciera, podmywa? Jeżeli chodzi o chłopca, to staramy się, że jeśli używamy jakiegokolwiek kremu z cynkiem, żeby nie smarować moszny, bo się wtedy wysusza. Jeżeli chodzi o siusiaczka, to na pewno zaraz tutaj takie pytanie padnie, czy coś robić z tym, Tak. prawda? Najnowsze standardy doniesienia pediatryczne mówią, że do roku nie robi się nic. Ja jednak z własnego doświadczenia obserwuję te siusiaczki. Jeżeli widzę, że jest długa stulejka, to proszę rodziców i pokazuję, że po trzecim miesiącu jak trenować. Jednak myślę, że warto. Ja przeżyłam zabieg z moim synem, więc nie życzę tego Doświadczyłaś. nikomu. Tak, i jednak warto profilaktycznie, tak prewencyjnie troszeczkę podziałać, nie? Można smarować lanoliną wszędzie, wszystko u chłopca. Jeżeli chodzi o dziewczynki, nie wymywamy na pewno na początku tej wydzieliny z pochwy, która się pojawia, dlatego że jest jej to bariera ochronna, hormony. Może pojawić się na przykład, mogą pojawić się na pieluszce ślady krewki, nazywa się to pierwszą miesiączką, także też spokojnie, nie stresujemy się tym. Mogą się na przykład u chłopca pojawiać w pampersie takie kryształki, takie szczawiany. To też jest fizjologia, dziecko się oczyszcza jeszcze po ciąży. No ale wracając do pielęgnacji dziewczynki, jeżeli smarujemy lanoliną, to możemy smarować wszędzie, a jeżeli smarujemy kremem z cynkiem, to pamiętajmy, że omijamy okolice warg sromowych, mniejszych i większych.
Między wargami sromowymi, mniejszą i większą, taka maź biała się tworzy. I to też jest dla dziecka bariera ochronna. I teraz tak, uwaga, trzeba dobrze sprecyzować, jak tą pielęgnację wykonywać, bo wszyscy specjaliści mówią, że tego się nie wymywa. Natomiast trzeba rodzicom powiedzieć, że tą pierwszą warstwę trzeba tak delikatnie zmyć, bo tam się pojawia kubka, tam się pojawia mocz, tam się mogą kolonizować bakterie. Więc trzeba tak tą pierwszą warstwę po prostu delikatnie wacikiem zmyć albo po prostu patyczkiem. Jak widzimy, że jest kubka, to patyczkiem tam się dalej ta maść wytworzy. Więc namiętnie tego nie wymywać, ale kiedy się zabrudzenie pojawi, to widzimy, to trzeba to delikatnie zmyć. No dobra, czy my coś pominęłyśmy? Przerobiłyśmy oczka, pazurki, pępuszek, ciemiączko, Chyba kąpiel. wszystko. To chyba wszystko zaliczyłyśmy z takiej Chyba. pielęgnacji. Chyba tak, dobra. Zerknę jeszcze jakieś tutaj, czy pytania Może jeszcze do. powiem o jamie ustnej, bo O, o. słyszę takie różne pomysły właśnie, żeby zamaczać palce z pieluchą w wodzie i wymywać jamę No. ustną. No nie, no nie robi się tego. Dlatego, że tam ma się ustalać własna fizjologiczna, naturalna flora bakteryjna i to ma się dziać fizjologicznie, naturalnie i nie mamy tego zaburzać, prawda? Mleko matki jest jałowe, posiada komórki macierzyste, a poza tym pozyskiwanie bakterii z piersi u matki to jest najkorzystniejszy proces budowania swojego biogramu, jak to się mówi, jak to się nazywa? No chyba dobrze No, powiedziałaś, chyba dobrze. biogramu. Biogram. Tak, Nie. mi się wydaje, że dobrze powiedziałaś, tak. No teraz już tak, Biogram. żebyśmy się zastanawiać, to już, no. No, właśnie tego to dziecko musi samo sobie to ustalać. Te bakterie są pozytywne u mamy, dlatego takich rzeczy tam żadnego wymywania jamy ustnej nie stosujemy. Jeżeli chodzi o pielęgnację nosa, też słyszę, że zalecenia różne są od różnych specjalistów, że 3 razy dziennie nosek oczyszczać. No nie, nie wolno tego robić, dlatego że po pierwsze na samym początku noworodek ma sapkę ze względu na obrzęk śluzówki po porodzie i to jest fizjologia. I to nie znaczy, że nosek jest zapchany, że dziecko ma katar. Natomiast może zdarzyć się tak, że rzeczywiście słychać, że dziecko ma problem z oddychaniem. No wiadomo, no zaczęło żyć, no wydzielina mu się tam tworzy, prawda? Babole tak zwane, potocznie mówiąc, w nosku. Więc wiadomo, że to jest naturalne, fizjologiczne i jeżeli dziecko ma problem z oddychaniem, no to wtedy trzeba mu pomóc. No i wtedy tak jednorazowo, prawda, wkraplamy 3-4 krople soli fizjologicznej, no i Freedom albo gruszką delikatnie tą wydzielinę odciągamy. Jeżeli widzimy, że mamy coś w gruszce, to znaczy, że rzeczywiście było to. Jeżeli nie, to może być to obrzęk na przykład tych śluzówek. Absolutnie nie wolno wielokrotnie w ciągu dnia albo bardzo często w ciągu tygodnia tego czyszczenia nosa wykonywać, bo tam śluzówka się tworzy i za każdym razem, jak a już w ogóle absolutnie tego nie preparatu, tylko tego przyrządu do odkurzacza, No który ma właśnie. ciśnienie na maksa, nie? Odrywa tą śluzówkę, no i ona się buduje na nowo i znowu się ją odrywa i ona nie ma szans na to, żeby się zbudować. I to jest taka później przypadłość u dzieci, jak u niektórych dorosłych osób, którzy są uzależnieni od kropli do nosa. Że muszą używać, bo ciągle sucho w nosie, prawda? No tak możemy noworodkowi również zafundować, nie? Jeszcze raz, Karola, jakbyś powtórzyła, jaki aspirator do nosa? Tutaj pani się pyta. Może być taki, który wkładamy jedną część do buzi, a drugą przykładamy do noska. Zauważam też często, że samo takie przyłożenie tylko tutaj do noska jest mniej efektywne, jak na przykład gruszka z silikonową końcówką i delikatnie do tego noska włożona. Nie bójmy się też tego, nie? Bo to nie jest taka ingerencja bardzo głęboka i penetracja w tym nosie, prawda? Tylko delikatnie po prostu ta końcóweczka silikonowa. No i gruszka moim zdaniem w ogóle jest wygodniejsza, jak aspirator, ten taka Frida się nazywa, nie? Czyli Albo sięgamy po elektryczny. stare sposoby. No ale jeszcze jest elektryczny, nie? To jest też fajne. A to Że się jeszcze trzeba. przykłada właśnie do noska, tak, tylko trzeba
Na początku minimalnie tam ustawić, nie? Dobra, wróćmy jeszcze na chwilę, bo tu pytanie też padło. Bepanten u dziewczynek gdzieś smarujemy? Też omijamy wargi sromowe? Nie, bepanten nie trzeba omijać. Bepanten jest ogólnie bezpieczny. Dobra. Czy stosować patyczki do uszu dedykowane dla niemowląt, takie specjalnie profilowane? Tak, nie powiedziałam o tym. Tak. Tak jest takim ogranicznikiem, nie? Na pewno dziewczyny mają Mm-hmm, na myśli. tak, tak, Tak. tak, 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 tak. One są bezpieczniejsze, no. No, a ile razy tak trzeba, nie wiem, raz w No, miesiącu wyczyściście uszka? No. uszka czyścimy podczas każdej kąpieli. Natomiast wiadomo, że w środku, w uszku czyścimy tylko to, co zdołamy zauważyć. Nie wiercimy tam dziury, prawda? Nie wyciągamy tej woskowiny, która się tam zbiera, dopiero się ustala, prawda? To też jest ochrona dla dziecka, na przykład podczas kąpieli, że ta woda nie wpływa do ucha środkowego, głębokiego. No, ale też ważne jest, żeby na przykład wymywać tutaj albo tutaj w małżowinie, bo tutaj często zbiera się mleko i dziecko jest takie tutaj od mleka, no i tam mogą się wtedy kolonizować bakterie, nie? Dobra, wracamy jeszcze na chwilę, bo pytanie od Karoliny. Czyli codziennie, jeśli nie słyszymy, że coś się dzieje w nosku, nie musimy czyścić noska? No. Ile mamy osób teraz? Teraz, Myślę, że no, nie wiem, niewiele, ile jestem jest na, ciekawa. nie wiem, ile jest na grupach zamkniętych, bo na naszej tutaj jest 130, ale nie wiem, ile jest na grupach zamkniętych, bo poszło do wielu, wielu grup, więc nie wiem, ile tam pań nas słucha. Ciekawe. No, nie wiem, nie wiem. Okej. Spróbuję się zorientować później, ile pań nas tam słuchało, choć będzie pewnie to trudne. Dobra, jeszcze jedno pytanko. Czy smarować buzię noworodka w zimę? Raczej tak, dlatego że mróz stanowi taką. Jest to taka sytuacja, że ta skóra może zareagować, prawda, na mróz, podobnie jak na przykład latem, kiedy jest ekspozycja na słońce, prawda? To też skóra jest noworodka taka wrażliwa, czy dziecka, niemowlęcia, że może zareagować. Więc staramy się tą buźkę chronić. Fajny krem A plus E jest z firmy Linoma. I on fajnie nadaje się na zimę, dlatego że on jest taki troszeczkę ciężki. Osobiście, jak się nim posmarujecie, to stwierdzicie, że on jest taki troszeczkę nawet tępy, ale on jest taki ciężki i przez to właśnie stanowi taką barierę ochronną, nie, dla dziecka. No dobrze, chyba wydaje mi się, że wszystkie tematy już wyczerpałyśmy, jeżeli chodzi o pielęgnację. Mnie się już nic nie przypomina. A czy naszej położnej jeszcze coś się przypomina? Chyba wszystko. Może jeszcze w międzyczasie jakieś pytania jeszcze mamy. Może ktoś jeszcze jakieś pytania zada, Jeszcze czego nie ktoś coś wiedział. chce się dowiedzieć? Pamiętajcie, dziewczyny, że ja w grupach zamkniętych nie widzę waszych pytań pod tym filmem. Absolutnie nie widzę. No chyba wszystkie tu żeśmy przerobiły takie pytania, bo gdzieś to, co mówiłaś, to się pokrywało od razu z tymi pytaniami, które panie wrzucały. Więc Tak myślę, że zazwyczaj jest. tak, myślę, że to świadczy o tym, że bardzo dobrze temat został omówiony. A czy o pieluszkach wielorazowych będziemy mówić? A co byście chciały wiedzieć o pieluszkach wielorazowych? Karolina, napisz, co byś chciała wiedzieć o pieluszkach wielorazowych. Na temat pieluszek wielorazowych jest u mnie też na Facebooku położna Charlotte Life, miałam go niedawno. Ale my możemy sobie zrobić też takie spotkanie bardziej wyczerpujące, bo tam na tym moim live'ie to raczej są takie informacje ogólnikowe, bo będę taki warsztat przygotowywała, ale jak najbardziej możemy sobie taki live zrobić. Ogólnie serdecznie dziewczyny Was zapraszam do siebie na Face'a. Tam jest bardzo dużo artykułów, live'ów, różnych informacji Wam przydatnych. Oczywiście Szkoła Rodzenia również jest priorytetem i koniecznością w czasie ciąży, bo to jest zupełnie inny blok edukacyjny. Natomiast tam u mnie dobrze się będziecie czuły. Właśnie, Karola, gdzie można cię spotkać? Masz swoją stronę? Tak, mam swoją stronę www.położnakarolina.pl.
Następnie mam Facebooka i Instagrama. Instagram położna Karolina, a Facebook położna Charlotte. Ale w zasadzie teraz podjęłam się takiego nowego projektu, zupełnie coś innego, szalone trochę, ponieważ rozpoczęłam akcję wyjazdów do różnych miast w Polsce. I teraz byłam w Warszawie na weekend. Odbyłam tam 11 wizyt laktacyjnych. W październiku jadę do Wrocławia, później będzie Łódź, Katowice, Gdańsk i tak będę sobie jeździć do różnych miast i was wspierać laktacyjnie. Także myślę, że warto tam do mnie zajrzeć na Facebooka, obserwować, co się dzieje, bo zazwyczaj jest tak, że każdy sobie coś ciekawego znajdzie. Znajdę. Dużo tematów poruszonych widziałam, Tak. więc szukajcie dziewczyny Facebooka i strona, tak jak tutaj położna Charlotte mówiła, www.położnakarolina.pl, tak? Nie Tak. pomyliłam nic. Tam jest też dużo właśnie informacji i o samej położnej i dużo takich niezbędnych dla Was informacji, więc zaglądajcie, obserwujcie. No, teraz właśnie pogrom, widzę, że się wysypuje jeszcze różnych pytań. Dziewczyny, mam nadzieję, że położna Charlotte jeszcze będzie z nami, więc będziemy mogli jeszcze zrealizować kolejne właśnie te tematy, właśnie o tych pieluszkach, tak? Na pewno laktacja, bo wiem, że też to bardzo mocno Was interesowało, zwłaszcza w naszej zamkniętej grupie. A to mój No. konik, więc ja bardzo chętnie. Słuchajcie, nasza położna Charlotte to 21 lat doświadczenia, więc czerpać, czerpać i jeszcze raz czerpać, bo to już jest doświadczenie, ogromny bagaż. Zresztą, co było widać, ja co chciałam zadać pytanie, to bach i już było odpowiedziane na to pytanie, więc mimo tego, że komentarzy mamy ile? No 86 pod filmikiem, to spokojnie wszystko położna nam powiedziała w trakcie opowiadania o tym wszystkim. Na dzień dzisiejszy, dziewczyny, już Wam podziękujemy za wspólne oglądanie, za wspólne bycie. Będziemy się pojawiać, drogie panie, jak najbardziej będziemy się pojawiać, bo widzimy, że potrzeba jest ogromna. Wiedza u naszej położnej Charlotte jest też bardzo, bardzo ogromna. Zaglądajcie tam, dziewczyny, bo jest wiele, wiele fajnych tematów poruszanych i również live'ów, więc zaglądajcie. No a co? A dzisiaj to już chyba dziękujemy. Dziękujemy, że z nami byłyście. Dziękuję mojej wspaniałej położnej Charlotte, że poświęciła. Również ja też bardzo, bardzo dziękuję, z wielką przyjemnością i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i razem przejdziemy Przerobimy jakąś kolejne tematy. przygodę, tak, i drogę, także Karola, gdzie cię można w szpitalu w ogóle spotkać? Czy w ja już w szpitalu? szpitalu nie pracuję, ale rodzę z pacjentkami w No szpitalach. Ja właśnie, no tylko przebywam właśnie. na południu, Czy tak? na twojej stronie jest jakiś kontakt taki do ciebie bezpośredni? Jest Tak, kontakt, ale to jest chyba tak. tylko mailowy. A nie, jest numer telefonu. Telefoniczny też, tak. Najwięcej oczywiście wspólnych porodów z dziewczynami mam w Poznaniu. Tak troszeczkę specyficzne są te porody, ponieważ zaczynamy w domu i długo, jak najdłużej rodzimy w domu, jak się da. Ja mam KTG i badam i ogólnie rodzimy domowo i na ostatni moment zajeżdżamy sobie do szpitala. Także domowo do samego końca się nie dzieje. No najwięcej mam w Poznaniu, w okolicach, w Śremie, w Środzie Wielkopolskiej. No ale na przykład w listopadzie mam pierwszy poród we Wrocławiu wspólny, więc O, tak, dojedziesz. więc tak, Po prostu jadę. dojedziesz. No, mobilna nasza położna wszędzie dojedzie, gdzie zapotrzebowanie jest. Dorotka, tak, rozmowa będzie zapisana. Drugie panie, będzie zapisana rozmowa. Ona oczywiście będzie na naszym kanale YouTube płodność.pl.tv. Ojej, nie widzę. No właśnie, coś się chyba na chwilę rozłączyło. Coś nam się tu rozłączyło, Jestem z ale. powrotem. Dobra, już jest, bo coś nam się na chwilę rozłączyło. Dziewczyny, tak, będzie rozmowa zapisana na płodność.pl.tv, na kanale YouTube'owym. Zasubskrybujcie oczywiście ten kanał. Poza tym będzie również na naszej stronie www.płodność.pl, również będzie ta rozmowa umieszczona z naszą wspaniałą położną Charlotte, więc też tam można zaglądać. No i co? Tak, bardzo dziękujemy, dziękujemy. Wspaniała położna, super temat. Wiedza O, na. dziękuję bardzo. No, wiedziałam, no. Wszystkich polecamy profil Położna Charlotte, lajkujcie, tak, obserwujcie, udostępniajcie, dokładnie, tak. Dziękujemy dziewczyny serdecznie, że byłyście z nami, dziękujemy za wasze pytania,
Zapraszamy, obserwujcie nasze profile, bo tam będziemy zapowiadać jak zwykle, kiedy znowu będzie nasza położna Charlotte. Tak jak mówię, odsyłam do strony położnakarolina.pl, tam jest kontakt do naszej położnej, więc tam spokojnie możecie albo telefonem, albo mailowo się z naszą położną skontaktować. Albo A za dziś... położna.charlotte też.pl, Też nie? jest taki, dobra, dobra. Położna.charlotte.pl, Boże, przepraszam. No. Położna.charlotte.pl. A najlepiej w Google'ach sobie wpiszcie położna Charlotte, też wyskakuje. No, dobra. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję Ci, Karolino. Dziękuję, Bardzo drogie dziękuję panie. I do usłyszenia, do kolejnego razu. Pozdrawiamy Was cieplutko. również. Trzymajcie się, pa. Pa.